Anna Szwed, prezes Związku Psów Rasowych z Inowrocławia. Znajdujemy się w mieście Kalisz Pomorski na 4. Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych organizowanej przez Związek Psów Rasowych z Inowrocławia. W Kaliszu postanowiliśmy zorganizować wystawę przy pomocy hodowców, którzy są zrzeszeni w naszej organizacji. Do współpracy przyczynił się burmistrz, no i dzięki temu ta impreza ma swoje miejsce dzisiaj. Oceniamy psy, około 90 psów, narodowości niemieckiej i polskiej, sędziowie również narodowości niemieckiej i polskiej, którzy dokonują tych ocen psów w ringach. Hodowcy przyjechali z różnych krańców tutaj Polski, jest Dąbrowa Górnicza, Inowrocław, Kruszwica, jest Gniewkowo, taka mała miejscowość koło Bydgoszczy, Mogilno, Grudziądz. Najczęściej na wystawie gościmy owczarki niemieckie. Jest to rasa, która dominuje na wystawach, ale mamy też pudle królewskie, mamy maltańczyki, yorki, samojedy, shih tzu. Piotr i Joanna Markuszewscy, pochodzimy z Grudziądza, prowadzimy hodowlę owczarków niemieckich, długowłosych, Aspen, Aspa. Również prowadzimy bulldogi francuskie, niebieskie i shih tzu. No, staramy się jak najwięcej osiągać. No, w ciągu dwóch lat zdobyliśmy bardzo dużo pucharów, bardzo dużo osiągnięć, suki hodowlane najlepsze, dwa razy pod rząd najlepszą hodowlę zdobyliśmy, także no, staramy się jak najlepiej przygotowywać pieski do wystaw, żeby się pięknie prezentowały. A to wszystko zależy od sędziów, jak po prostu nasze psy ocenią. No bardzo fajnie, jak zwykle na wysokim poziomie. To jest pełen profesjonalizm. Ogólnie Związek Psów Rasowych, do którego należymy, prowadzi nie tylko wystawy regionalne, czy międzynarodowe, krajowe. Jeździmy również do Niemczech na te wystawy. Powiem tak, no, prezesi bardzo zaangażowani są, my również, i staramy się współpracować. No, wychodzi to, wydaje mi się, że bardzo dobrze. I no, żeby zdrowie dopisało i żeby psy były zdrowe, i to wszystko. No. Nazywam się Oliwia Majda, pochodzę z Kcyni, to jest województwo kujawsko-pomorskie. Przyjechałam z Biglem, on tutaj właśnie mi ucieka. Swoją przygodę zaczęliśmy rok temu w czerwcu. Bardzo ładne miejsce, otoczenie, no jesteśmy bardzo zadowoleni. Oczywiście, że lubię zwierzęca. Sam mam owczarka niemieckiego, czarnego, w przeciwieństwie do tego białego. Fantastycznego pieska. Piesek zawsze się kojarzy bardzo ciepło, jest taki sympatyczny, jest przyjazny, jest wierny i taki Kalisz Pomorski jest. Stąd w Kaliszu Pomorskim ta impreza po raz pierwszy, aczkolwiek jest organizowana już po raz czwarty. Impreza wspaniała, następna będzie również nie mniej wspaniała, aniżeli od dzisiejsza, która jeszcze się nie skończyła. I myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Po które staniemy się taką małą stolicą piesków na naszym Pomorzu Zachodnio-Pomorskim.